Dzień dobry Państwu. Pozwolę sobie dzisiejszego wieczoru, oprócz grania na fortepianie, poprowadzić dzisiejszy koncert. Drodzy Państwo, mamy tutaj w ramach naszego koncertu takie dwa leitmotywy, w sensie motywy przewodnie. Pierwszy leitmotiv jest związany z tytułem koncertu, a zatem czego słuchali ludzie, zanim powstało radio, zaraz Państwu o tym opowiem, a drugi motyw to walc, a walc to taniec, a taniec to miłość. W związku z czym, tak jak mówię, te dwa leitmotivy będą się bardzo ładnie ze sobą splatały, tudzież przeplatały. Myślę, że mam nadzieję, przynajmniej zrobię wszystko, co w mojej mocy i zrobimy wszystko, co w mojej mocy, żeby koncert się podobał. Odnośnie tego, czego słuchali ludzie, zanim powstało radio, drodzy Państwo, jest kwestia tego, że przed tym, zanim powstało radio, wynaleziono fonograf, a wynalazł go niejaki pan nazwiskiem Edison. W 1877 roku w listopadzie go zademonstrował. Oczywiście można było dokonywać nagrań oraz je odtwarzać. Miałam okazję nawet słyszeć głos samego Johannesa Brahmsa, bo w 1878 roku został opatentowany rzeczony wynalazek. Jakość tych nagrań była jaka była i oczywiście kwestia tutaj ilości, no bardzo krótkie można było fragmenty nagrywać i to jest również związane z naszym koncertem, ponieważ będziemy prezentować miniatury. Samo radio zostało wynalezione przez dwóch panów nazwiskami Tesla i Marconi w roku 1900. No więc proszę Państwa, co? Oprócz tego, że oczywiście był fonograf, był radio, raczkowało, oczywiście ludzie słuchali, tak jak tutaj Państwo, muzyki również na koncertach publicznych. Oczywiście co bogatsze towarzystwo pozwalało sobie zapraszać muzyków do własnych domów, gdzie oczywiście stały pianinka czy fortepianiki i oczywiście każda szarująca się panienka z rzeczonych domów musiała się jakkolwiek uczyć grać na tych instrumentach. Myślę, że warto przejść do muzyki w tej chwili. I chciałam Państwu zaprezentować na początek utwór człowieka, który jakby Wiedeń postawił do centrum muzyki w całej Europie. Mowa o Franzu Schubercie. Był to człowiek, który jedyny wykonał jedyny koncert publiczny. Oczywiście no, była spora konkurencja, ponieważ w Wiedniu też grał Niccolò Paganini, w związku z czym troszkę ten koncert był zbojkotowany. Ale oczywiście w ramach tego, co również mówiłam, czyli zapraszania muzyków do domów, czynił Schubertiady, czyli wszelkiej maści imprezy z muzyką w tle, też jego, nie jego. Zaprezentuję teraz Państwu drugi impromptu. To jest taki drobny, improwizowany utwór, który mieści się w 90. opusie, a ma numerek drugi. Zapraszam. Thank you.
koncertów domowych, no to kogo co bogatszego było stać, to niekoniecznie grał jeden muzyk. W związku z czym proponuję Państwu, żeby pojawił się na scenie muzyk drugi. Kochanie, zapraszam! A propos zaproszenia i a propos kochanie, na razie nie będzie to zaproszenie do walca, natomiast będzie to zaproszenie, proszę Państwa, do Anglii. Mamy tutaj pana kompozytora Edward Elgar, który napisał taką śliczną, słodziutką, miłościwą, drobną miniaturę. Zresztą nazwał to po francusku salut d'amour, czyli pozdrowienie, tudzież cześć taka dla miłości. Salut to też po francusku cześć, ale taka cześć typu cześć z czci. Zapraszamy do odsłuchu. Klasykom wiedeńskim, czyli Haydn, Mozart i Beethoven i właśnie dzięki Schubertowi prezentowanemu przed momentem centrum muzycznej Europy. I jakby każdy muzyk, który chciał się w tej Europie liczyć, siłą rzeczy w tym Wiedniu nie tyle musiał się pojawić, ale fajnie by było, gdyby się pojawił. W związku z czym oczywiście nasz Fryderyk Chopin, który za chwilę pojawił się w rzeczonym Wiedniu w 1829 roku, później, jak okazało się, w drodze do Paryża. Oczywiście, jako że Wiedeń, to już za sprawą Johanna Straussa ojca, Wiedeń był cały pochłonięty walcem, w związku z czym Chopin również się zainspirował rzeczonymi walcami słuchanymi w Wiedniu, a w Paryżu zaczął pisać rzeczone walce, będąc już w 1830 roku. Ja zaprezentuję Państwu pierwszy walc
z opusu 64. Ktoś go nazwał minutowym, wątpię w to, że Chopin. Ale mówię, zrobię wszystko, co w mojej mocy, żeby fajnie się tego słuchało. Zapraszam. Koncertów publicznych w całym swoim życiu. Nie jest tego za wiele, ale u Chopina nie liczyła się ilość, ale jakość. Więc teraz jakby pianistycznym nurtem dalej idąc, chcielibyśmy Państwa zaprosić do wysłuchania jedynego utworu, który został stworzony przez pianistę, nie przez kompozytora. Ponieważ no, tak się zdarzyło, że płynął sobie statkiem Artur Rubinstein, autor rzeczonego dzieła. I kwestia wyglądała w ten sposób, że został poproszony przez kogoś tam z pasażerów, żeby coś ewentualnie, czy on coś komponuje, no nie komponuje, odpowiedział, ale zobaczymy, co się da z tego skleić. I tak powstała melodia in F Artura właśnie Rubinsteina, opus 1, jedyny. Thank you.
jeden, widać, wystarczyło, będzie za chwilę. Znowu wracamy do Wiednia. Kompozytor imieniem i nazwiskiem Rudolf Sieczyński. Był również prawnikiem i tym się zajmował przez większość życia. Natomiast, tak jak mówię, skomponował bardzo, bardzo też ładne, oczywiście w stylu walca, jako że Wiedeń, miasto moich marzeń, rzecz się nazywa. I było to na tyle popularne i jest do dzisiaj, że w bardzo wielu opracowaniach, czy wokalnych, czy niewokalnych, cały czas krąży to po świecie. Zapraszamy do wysłuchania. Thank you.
którego nie wiem dlaczego, ale odrzucono, jak zdawał do właśnie orkiestry macierzystego miasta. No ale cóż, bywa i tak. Mowa o Fritzu Kreislerze, proszę Państwa. I wykonamy dla Państwa, ponieważ jeszcze troszkę więcej będę później mówić o Fritzu Kreislerze, o jego różnych perypetiach podróżnych itd., itd. Natomiast nie będę się tutaj rozwodzić. Tryptyk na temat miłości. Tak jak mówiłam, te motywy się będą bardzo przeplatać. I teraz tak, pierwsza rzecz to jest, to są tak zwane, ja to nazwę tak troszkę roboczo, perypetie miłosne. Najpierw jest kwiatek, czyli schöne Rosmarin, piękny rozmaryn. A potem to ewentualnie cierpienia miłosne i rozterki. No. Czy on mnie pokocha, czy mnie nie pokocha? No i co, kocha, nie kocha, płatki się zrywa. Pewnie pokocha, no pokocha, bo jako trzecia będzie radość. Miłość, drodzy Państwo. Zapraszamy do wysłuchania tego tryptyku. Thank you.
Thank you.
Boże, zapomniałam dodać, bo przypuszczalnie motywem do stworzenia tej melodii przez Ignacego Jana Paderewskiego oczywiście myślę, że był wiersz, znaczy ballada Laura i Filon. Tutaj spróbuję zacytować fragmencik. Już księżyc wzeszedł, psy się uśpiły i coś tam klaszcze za porem. To pewnie czeka mój Filon miły pod umówionym jaworem. Tutaj jest jakby ten miłośny uśmiech do melodii Paderewskiego. Drodzy Państwo, teraz usłyszymy. Owszem, byliśmy w Anglii na chwilę, ale wiadomo, że różne oblicza mają walce. Teraz usłyszymy bardzo znaną rzecz pana Fermo Dantego Marchetti, również opus 1, już dzisiaj trzeci człowiek z jednym, jedynym bardzo popularnym dziełem się pojawia. No ale okej, widać, tak być musi. Proszę Państwa, walc się nazywa Fascination, tudzież oczarowanie po polsku. Różnie to tłumaczą i czasem nawet śpiewają. Zapraszamy do odsłuchu. W Stanach szerzyła się już bardzo
rozwinięta era jazzu tradycyjnego, no w związku z czym oczywiście ragtime i wszystkie różne inne gatunki, które w owym jazzie tradycyjnym do dzisiaj widnieją. I oczywiście w imię tego Fritz Kreisler popełnił takie dziełko właśnie nazywane syncopation, po polsku też to się nazywa jako synkopy. To jest właśnie taka forma ragtime, bardzo uroczego, śmiesznego i dość ciekawego, w związku z czym zapraszamy. Thank you.
bardzo za uwagę, no chyba, że Państwo chcą jeszcze coś usłyszeć. Jak jesteśmy w Czechach, to idziemy dalej.
czy mi się wydawało? Zatem nie będziemy odchodzić od konwencji naszego koncertu. Będzie, owszem, i tutaj muszę taką drobną dopowiastkę zrobić, ponieważ Fritz Kreisler, bo o nim mowa, Beethoven też będzie, spokojnie. Fritz Kreisler właśnie... Nie no, całą akcję zdradziłeś, wiesz co, wstydziłbyś się. A Jezus! Okej, napisał rondo w stylu Beethovena, ale tylko po to, żeby móc zarabiać na życie, ponieważ oczywiście to było jego rondo, ale żeby móc zarabiać na życie, bawił się w tak zwane, za przeproszeniem, odkrywki. A odkrył tutaj, napisał koncert w stylu Vivaldiego, Punianiego, tego, śmego, owego, różnych. Oczywiście to wszystko było jego. No, czy ja wiem, czy to takie drobne oszustwo? Ja myślę, że to jest raczej kwestia ogromnej wiedzy muzycznej, którą miał i potrafił posługiwać się absolutnie bezbłędnie w każdej stylistyce, którą sobie wymyślił. Tudzież wyczaił, że ewentualnie mogą być z tego pieniądze. Thank you.
idem. Aha, dobro, dobro. Elegant.